Cześć, witaj w PHU Szczepan. Dziś pokażę Ci, jak prosto i łatwo możesz zrobić zakupy w naszym sklepie internetowym. Na początek wybieramy interesującą nas kategorię, czyli na przykład wentyle samochodowe, później do felg aluminiowych, przykładowo. Kolejnym krokiem będzie wybór samego produktu, czyli wentyle TR414, na przykład 100 sztuk. Klikamy kupuję, a następnie otrzymamy sugestie innych produktów, które mogą nam się też przydać przy zakupie tego produktu, ale dla celów testu klikniemy przejść do koszyka. Kolejnym krokiem jest podsumowanie zamówienia, czyli cena plus dostawa. Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy przejść dalej. A następnie kolejny krok, czyli zarejestruj się i zamów lub zamów bez rejestracji. Krótko pokażę Wam, jak zarejestrować się w naszym sklepie internetowym. Klikamy zarejestruj się i zamów. Wypełniamy tutaj wszystkie dane zgodnie z sugestiami. Ja to wypełnię swoimi danymi. I teraz dostawa na inny adres. O co tu chodzi? Jeżeli chcemy, żeby dane zamówienie dotarło na inny adres niż podaliśmy powyżej, klikamy tak. I tutaj dodajemy ten inny adres. Czyli na przykład zamiast abonamentek 12 dodalibyśmy 13. Analogicznie, prawda? Dostawa na inny adres, ja wybiorę nie. I teraz nasze dane kontaktowe. Dla celów kontaktów w celu dostarczenia zamówienia. Ja tu podam swój adres e-mail. Chcę otrzymywać e-mail newsletter. Zdecydowanie do tego zachęcamy, ponieważ będziemy wysyłać naszym subskrybentom ciekawe promocje oraz kody rabatowe. Dlatego ja tu kliknę chcę otrzymywać newsletter oraz podaję telefon. Teraz tak, dane do logowania. Login, unikatowy login, który będzie Wam służył do logowania się w sklepie internetowym PHU Szczepan, a następnie hasło. I następnie klikamy akceptuję warunki regulaminu. Klikamy zarejestruj konto. Kolejnym krokiem jest dostawa i płatności. Wybieramy tutaj wybraną opcję dostawy i płatności. Ja wybiorę przykładowo odbiór osobisty. Wybieramy sposób zapłaty. Ja na przykład wybiorę zapłacę później, czyli gotówka, ale Wy możecie wybrać swój bank z listy lub ewentualnie przelew tradycyjny. Klikamy przejdź dalej. I tutaj mamy końcowe podsumowanie zamówienia. Tutaj możecie jeszcze wpisać uwagi dla sklepu oraz uwagi dla kuriera. Nie wiem, możecie napisać proszę zostawić w skrzynce pocztowej albo cokolwiek, co po prostu Wam przyjdzie do głowy, prawda? Teraz tak, akceptuję warunki regulaminu, zaznaczamy, zapoznałem się z moim prawem odstąpienia od umowy, zaznaczamy, klikamy zamawiam z obowiązkiem zapłaty. Trwa składanie zamówienia. I zamówienie przyjęte, dziękujemy. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę przyjemnych zakupów w PHU Szczepan.